Zlokalizuj obóz wypadowy przy wieży radiowej w Cascade. Nie ma głodujących patriotów. Dobra, mamy zatem kolejne zadanie. Tam się właśnie udajemy. Na motor. Ej, co jest? Siadaj. Ledwo wciskam gaz. Tak mi rzuca, kurde, na prawo i lewo, na boki. A tam na początku ponoć jeszcze nitro było. O, ja nie mam. To i lepiej dla mnie. Rura! Drifty odchodzą eleganckie. Gdy wakur twojego motocykla zaczyna, o Boże, brakować paliwa, poszukaj. O nie. What? Gdzie ten ziomek? Show yourself. Kurde. O kurde. Teraz gorzej. Boże, jaki jestem tragiczny w celowaniu. Papę. Czuję, jak ktoś mnie zachodzi. No zginiesz ty, typie, czy nie? W końcu. Teraz mi się naboje skończą. Come on. Nie! A, pierdziele. Och ty. Użyj. Trzy. Leży się. Ups. Ile ja mam tam jeszcze naboi? Za mało. O nie, nie, nie. Dammit. Zaszedni z boku. Jasna. Ja, biegaj na dal. Fuck. Ktoś z naszych oberwał. No ciężko się celuje, no bardzo ciężko. Dla mnie, czyli dla kogoś, kto spadem nie jest jakoś za pan brat, jeżeli chodzi o celowanie w FPS-ach, no to jest strasznie ciężko.
leży. Czyżby to już wszyscy? No nie ma, ale że chyba tak. Dobra. To i tak oceniam, że było całkiem spoko. O! Obrzyn! Wow! Dobrze, jeszcze coś! Nie mogę wziąć tego i tego naraz? O, shit! No to... not good. Co ja mam w takim razie? Jakiś mam tutaj... Aha, to dziadostwo sobie po prostu wymieniam teraz. To ja wolę tego obrzyna mieć, jeśli mam być szczery. A idę pozbierać jeszcze tych lamusów. Rośliny można zbierać, sprzedawać w obozach i wykorzystywać do tworzenia rzeczy. Za szybko giną te napisy. Nie jestem w stanie tego... O, to jest dopiero broń elegancka, nie? O. Może wywalę coś... Tego może... Dolet zamienię? Ciekawy jestem, czy będzie dało radę robić. I wezmę obrzyna zamiast pistoletu? Nie. Lety. Tak fajnie nie będzie. Zgubiłem skurwysyna. Gdzie te typy? Ja cię nigdy nie widziałem, to cię nie jestem w stanie zgubić. No dobra, gdzie ja mam iść dalej? Nie wiem przypadkiem, czy ta misja po prostu nie jest już zakończona, bo miałem ich chyba tutaj wyeliminować wszystkich. O kurde, meczeta. To samo co... Sikira. Mi się zdaje. Myślę, że ma 100% wytrzymałości. Pokaż mapę. Aha, mam wszystkich zabić, czyli jeszcze trzech tutaj kolesi lata ponoć. Jeden pewnie będzie na samej... na górze wieży. A. Zobaczę, jak tam celowanie z tą... To wyjdzie teraz. Tyk. Zostało. Ale niestety nieśmiertelnie. Bez sensu jest ta kusza. No w moim przypadku jest bez sensu. Chyba jeszcze ten koleś mnie zabije, nie? Dobra. Wyjazd z tym śmietnikowym bronią tą. Reszta. Zobaczę, czy nie mogę czegoś wytworzyć. Nie. Nie. Tutaj. Nie. Bełty, tworzenie. Te bełty. Babo z nabojami. I powinno zostać jeszcze dwóch. Co tam masz, mistrzuniu? Ej, wyjazd. Tu jest koleś. Co ty do diabła robisz? Dostałem! Ognia! Ognia! Zginiesz! Trzeba się wychować! Wycofuję się! Wycofuję się! Kryjcie mnie! Boże, zaraz zdechnę. Zero naboi.
ta laska polazła. Tam są. Dobra. Starzy ziom. Ej, ten pistolet ma jakieś takie ala autocelowanie. Celowanie z pistoletu jest dużo łatwiejsze niż z pozostałych broni. O kuźwa, no. No nie wiem, chyba będę musiał cofnąć to, co mówię. Nie, nie cofnę, naprawdę tak uważam. Finally. Boję, to już bym nie żył, prawda? Bardzo proszę. Nie strzelam do kobiet, jeżeli mam wybór. No to mam wybór? Ja nic nie mam. Nie mam się gdzie podziać. To po co tu przyłazisz i mi grozisz? Ale Giverę zostawiła słusznie. Jezu Chryste. Ci mogę podnieść. Okay. No dobrze. Zobaczmy, czy mieli gdzieś tutaj podziemny bunkier. To czy ja chcę to podnosić? O to jest pytanie. No zobaczmy. Nie, chyba. Szybkostrzelności nie potrzebuję, bo ja wolę taką broń, gdzie strzelę raz, a dobrze. Przynajmniej w tej grze, gdzie naprawdę celowanie u mnie to jest lipa. Dlatego obrażenia będą lepszym wyborem. Co ta dwójka niebieska oznacza? Aha, może, że te bronie mają jakiś level. Daję. Tu mam naboje, a tutaj nie mam naboi. Podstawowa broń. Podstawowa broń. No tu jest broń. Uszę mógłbym zamienić chyba za to. Tak? Nie. Dobra. Idę dalej zatem. Gdzie dalej, panie Dziejku? Co tu trzeba zrobić? Nie ma głodujących patriotów. Zbadaj bunkier. Ciemno. Tu jest. Źle. Do domu Willi. A co my tu mamy? Mapa. Wygląda na dobrze Misja wykonana. Good job. Przepiski z kolcami. Nowo odkryte i możliwe do użycia przepisy są wyświetlone w kole przetrwania. Gdzieś tam? Pewnie nic takiego, ale słyszałem chyba dźwięk motocykli. Gdzieś tam na górze. Właśnie oczyściłem wieżę radiową dla Copelanda. Sprawdzę, czy coś widać z góry. O, przymknę tylko na chwilę oczy. Ciemno, to słabo. Pora już w drogę. Ach.
super, mogę tutaj może odłożyć moją broń. Tak bym chciał przynajmniej robić. To ogarnąć. Zostawić to. Można zakupić amunicję do tej broni. A można zostawić tą broń tutaj? Jeden na jeden. Może chodzi o to, że nie mam miejsca tutaj. Broń podstawowa. Brak przechowywanej broni. Kiepsko to działa. Potrafię użyć tej szafy na broń. A może po prostu tego się nie da inaczej użyć. Ale to by było głupie przynajmniej. Dobra, ekwipunek pokaż. Sprzęt. Co ja mam? Podstawowa. Ej. A. O. Nie ma też opcji, żeby to oddać. Z tego poziomu. Tego też. Dobra, wszystkie przyciski posprawdzałem na padzie. Nic się nie da z tym zrobić. Go, go, go. Tam chyba stoi. Belka. Tego tutaj już mam pod dostatkiem. To nic takiego. Po prostu dałem się podejść jednej z włóczęgów. Na szczęście skończyła się jej amunicja. Puściłeś ją wolno, tak? Tak. Tak, kurwa. Puściłem ją wolno. Któregoś dnia, Dick, twoje pojebane zasady cię zabiją. Ale wiesz, każdy kiedyś umrze. Więc co za różnica? Bez odbioru. Jezu, ile można włazić. No dobra. Zobaczmy, o co chodziło Buzerowi. Miał rację. Ktoś jest na górze. Widzę dym z ogniska. Ja pierdolę. Wiedziałem, że coś się kroi. Gdzie oni są? Zaraz tam będę. Nie, cholera. Buzer, musi zagoić ci się ręka, żebyśmy mogli się stąd wynosić. Ja się nimi zajmę. No kurde, słuchaj, no bo ja to pierdolca dostaję. Postaraj się nie zasnąć, gdyby zagnało ich w twoją stronę. Bez odbioru. Muszę coś zrobić z tymi temami, które mam. Muszę wrócić do formy. Bo, kurde, nic nie zbieram już. Mam wrażenie, że coś źle robię. Wręcz. Już prawie. Tak, dalej, nie odpuszczaj. Już prawie. Dobrze, że forma się nie kończy tutaj. Ten pasek niebieski. Zaraz padnę trupem. Done! Misja wykonana! Słyszałem dźwięk motocykli. Good job! A jak tam fabuła wygląda? Dalej? Ja to fabuła. 3. Tak, to mój brat. Tak, zlikwiduj obu spieszców. Na motor. O! Patrzy. Gdzie jest mój motor? Ja się pytam. Tam. O, jest paliwo zresztą. Motoru. Chyba. Długo głowa. Zalewaj. Właśnie tak. Świetnie.
No, szkoda, że nie mogę tego wziąć ze sobą. Dobra, do tyłu, tak? Go. No. Send John do obozu Copelanda. Zrobione. Wieża radiowa zabezpieczona, a połączenia radiowe przywrócone. Przyjąłem. Może jeszcze tego nie widzisz, ale radio Wolny Oregon to jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców. Niechże. Jedyna rzecz, dzięki której nie zmieniliśmy się w barbarzyńców, to 9 solidnych posiłków. Nie jest przez 3 dni, zobaczysz. Nie ma głodujących patriotów. Kolego, mam nadzieję, że jednak się mylisz. To plan bez odbioru. Radio Wolny Oregon. Jezu, co ja narobiłem. Uż, śpisz? Uderzam do tego obozu, który widziałeś na północ od góry. Powiem się, kiedy tam dotrę. Bez odbioru. Zastanawiałem się, czy jestem w stanie przejechać kogoś. Bez odbioru. Okej. Czy mnie nie goni? Nie. Coś tu się święci. Nie widzą mnie? Fuck. Będzie ciężko. Ale wjechałem, jolo. Kurde, broń mele jednak ołni system. Oh fuck. Dużo ich się tu zrobiło. Ciekawe, czy mnie widzą, czy nie? Ej, chyba mnie nie widzi. Off! Crappy shit! Zero ani amunicji. Leżysz, ziom. Mamy trupa! Nie jednego. A, tam siedzisz, mistrzuniu. Ledwo cię widzę. Dobra. To mi się to nie uda z tej strony. Nie dostał heada. Dan. Chociaż byłem pewny, że nie trafiłem. Jakaś pułapka, a tu cwaniaki. Bo niestety nie spodziewaliście się, że wjadę w taki sposób, jak to zrobiłem, nie? Sam się tego nie spodziewałem. Ej no! Leży ziomek. Chyba ostatni. Kurde, za nisko. No, wystaw łebek. Ziomek, nie strzelaj, bo... Marnujesz moją amunicję. Kurde no. A ja nie mam amunicji. Zrobię? Nie zrobię. O Boże, nie mam żadnej amunicji już. No to jest niefajnie. A może po prostu ją pozbieram?
ammo też nie ma. Niedobrze. Ej, co jest z tym? Dawaj mi to. Tata, ekwipunek pełny, dobra, apteczki. Apteczki mam pod dostatkiem. A gdzie jest pistolet? Dobra, zaraz kolej do ciebie podejdę. Na luzaku. Zabiorę to. Patrz. Coś widziałem. Teraz się ma! To już wszyscy. That's it. Tylko Vara od góry O'Leary. Mission accomplished. Good job. Załatwione. No pewnie, będę z tym biegał. Ci squatterzy, oni nie zabiją już nikogo na górze O'Leary. Dobrze. Dick, powinienem tam być. Znaczy, żeby ci pomóc. No worries, ziomek. Odpoczywaj, Boozman. Odpoczywaj. Jak tylko zagoi ci się łapa, pojedziemy na północ. Słyszysz? Tak, łapie. Widzisz. Bez odbioru. Ammo się przyda. Ej, co ty wziąłeś? To co, jedziesz? Tak. Podjadę na cmentarz. Może uda mi się znaleźć tę skrytkę Leona. Wybacz. Co mówiłeś? Odpoczywaj, Boozer. Pojedziemy na północ, jak tylko będziesz w stanie. Tak. Spoko. Muszę chyba sobie jednak wziąć tego skilla, który mi umożliwi tworzenie itemów, amunicji ze złomu. Tutaj nie mam nawet tych cedrowych gałęzi. Kurde. Łamacie, Dick. Mam dość włóczęgów, którzy przyłażą do mojego obozu i zabijają ludzi, jakbyśmy szyli w sefie. Ej, ale co jest z tymi nabojami? Pojawił się gość, spiskany jak delfin. Zaczął strzelać dookoła i spieprzył. Benny mówi, że jego maszyna ma czerwony bak, a typ nosi jakiś motokrosowy kask, srebrny. Okej, to jak już teraz, może go jeszcze dogonię. Chcę go żywego, Dick. O nie. Żywego. Ej, Vara od mojego motoru, ty. Coś mi przerwało. Żywego. Jak go złapiesz, odezwij się przez radio. Skarniemy go i powiesimy skurwiela na tej gałęzi. Czekaj. Czas już pokazać tym zasranym włóczęgom, że w tym obozie panuje prawo i porządek. Bez urazu. Jasna sprawa. Znajdę go. Mięso wilka. Ciekawe na co to. Pizgany jak delfin. Nieźle. Dick, jesteś tam? Mówiłeś, że jedziesz na północ? Nie, Boozman. Ładowanie nitro. Nie możesz ładowywać swojego motocykla bez nitro. Kup odpowiednie ulepszenie u dowolnego obozowego mechanika. Po montażu naciśnij X podczas jazdy, żeby doładować motocykl. Nie wiem, co oni tutaj mają... doładowanie. Może po prostu chodzi o to, żeby szybciej jechać i tyle. Tak, tak, wiem. Po prostu jestem trochę nieprzytomny. Dobra, gdzie ja lecę teraz? Gdzie jestem? Może od tego zacznijmy. Jestem tu. Spizgany jak delfin. Tu w pogoni za Leonem. Dobrze. Na górze Oleary. To i lecimy tutaj. Czy ja tutaj na przykład miałbym jeszcze coś do zrobienia? To jest bardzo ciekawe. Obóz wypadowy przy wieży radiowej w Cascade. No, tam byłem niedawno. I chyba raczej nie. Zaznaczmy się.
Zaczepiony jak delfin. Którą mam teraz zaznaczoną? Żadnej konkretnej wziętej. No to biorę delfina. No, poparzenia trzeciego stopnia mogą tak działać. To może zajmij się Alvarez, dobra? Dick, to dla mnie ważne. Ile metrów? 500. Spróbuj trochę odpocząć. Bez odbioru. A jakaś kolejna emisja została odblokowana. Dura tym wolna oregon. Prawda was wyzwoli. What? To pamiętna dzielnica biedowej w tym wspaniałym kraju. Ludzie mieszkających w kartonach i namiotach, bo nie stać ich tam. Jak to się podoba? Dobrze, że ten motor się nie rozwala. Walka lub ucieczka. Czasami najlepszą strategią jest wziąć nogi za pas. Jeśli masz dostępną kondycję, ciśnij L3, żeby biec sprintem. Dobra. My, chcecie naszego zaufania? Musicie to zasłużyć. Marko Łec, Radia Wolny Oregon. Nie wierzcie w kłamstwo. Ej, Cope, ten typ, którego zrobię, kogo zajebał? A co cię to? To tylko kolejne zlecenie, nie? Nie chodzi mi o to, ale chcę znać nazwiska. Kogo Cope? Jeden to gość o nazwisku Ranta. Był w obozie już prawie rok. Pozostałej dwójki nie znałem. Opytać? Nie, odpuść sobie. To odezwij się, jak znajdziesz sukinsyna. Bez odbioru. To świetnie, świetnie. Radio Wolny Oregon znowu działa. O Jezu, co ja narobiłem? A co ja mam tu zrobić? Tu coś jest, badania. Dobra, co my tu mamy? Teraz jesteś mój. Tam jest! Cel zlecenia motocyklista. Niektóre cele będą się stawiać, inne spróbują ucieczki, by wykonać zadanie. Dopadnij swój cel i pochwyć go żywcem. Najlepszym wyjściem będzie staranowanie lub ostrzelanie motocykla przeciwnika, ale w taki sposób, by przeżył. O, srebrny gaz! Czerwony bak! O! Co jest? No więc pomyślałeś, że wjedziesz do obozu Complenta. Trochę postrzelasz, zgadza się? Zabijesz kilku ludzi, coś zwędzisz i pojedziesz sobie. Jakbyś wpadł na zakupy do marketu. Nie pozwól mu uciec, Steve. Tylko w jaki sposób ja mam go strzelać? Z motocykla chyba nie da się oddawać strzału, tak mi się wydaje. Walka, no wiesz, odpowiedź na moje pytanie, idealnie. Podczas jazdy motocyklem stuknij L1, żeby namierzyć cel, a następnie R1, żeby oddać strzał z broni bocznej. O kurde, cały czas te przyciski się zmieniają w zależności od tego, czy jesteś na motocyklu, czy bez motocykla. Trochę średnio mi się to podoba. Bo normalnie strzela się R2, a tutaj masz R1. No ale dobra. Nie przyjmuj czego! Pracujesz dla Complenta, tak? Dobrze przynajmniej, że nie używam swoich nabojów. Coś z tymi nabojami jest zbugowane chyba. Takie mam wrażenie. Bang. No ziomek teraz dorwał. Ostro wyrwał. A ty gdzie? Nie uciekaj mi! Idź do diabłu, czego? Koplet może mi skoczyć! Słyszysz? Taranowanie. Taranując cel motocyklem zadasz mu obrażenia, ale uszkodzisz też swoją maszynę.
Jest to często skuteczny sposób na zranienie celu lub zrzucenie go z maszyny. Dobra, koleś już prawie leży, no. O Boże, nie mam naboi. Zginął? Coś ty zrobił. Nie. Skurczybyku jeden. Nie zginął, na szczęście. Nie! No więc wiesz, Kołpowi to się średnio podoba. Mnie w sumie też, jeśli mam być szczery. Robisz włóczęgom krecią robotę. A gdybyś zastrzelił Maniego, kto wtedy naprawiłby mi motor? Durny zjeb. Wal się! Jesteś przed upasem Kołblenda! Jego dziwką! Mogę. Właśnie tak. Jego dziwką! Nic nie mogę. Teraz z tym. Spizgany jak delfin. Elo, ziomek, leżysz! Wow! Malowanie! Nice! Kołb, załatwione. Mam go. Zapisz sobie współrzędne i przyślij tu swoich ludzi. Aha. Żyje? Słyszysz? Hej, Włóczęgo! Tak, żyje. Włóczęgo! Ale nie gwarantuję, że długo tak zostanie. Z Diką, bez odbioru. Powiedz mu, że... Ej, Dick, jesteś tam? Myślałem, żeby podjechać do obozu Drwali, wiesz, oczyścić te gniazda. Widuję tu coraz więcej świrusów. Buzer, nie, weź odpuść. Zabijesz się i tyle. Musisz poczekać, aż ci się poprawi. Ja i tak tam jadę, więc zajmę się tymi gniazdami, okej? Okay? Jasne, dobra. Dzięki, Dick. Nie, Dick, zaczekaj. O, kolejny quest. Oczyść strefę lęgową w obozie Drwali. Aż mi to. Aha. To mój brat. No i mamy questika, którego idziemy. Główny. Albo... Gdzie to? O, nie tak daleko. Chociaż mimo wszystko nie jest bardzo blisko. Nie będą aż tak niebezpieczne. Dobra, czyli tak, oczyścić strefę lęgową w obozie Drwali. Mamy questa wybranego, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku. A wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Cześć!